Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I tak, ostatnio nie chcę się pogubić, ale sobie zwiększyliśmy. Aha, nie zwiększyliśmy tego, no, zwiększyliśmy też troszkę manę. No, 4 punkty, powoli będziemy sobie zwiększać. To poziom będziemy sobie zwiększać, to nie wiem, tak myślę sobie, bo tam punktów dostajemy 10, to tak co myślę, co 2, może 3, 4, 5, może po 5 punktów, czy coś takiego, bo tak, bo tak, na pewno. I jeszcze sobie zrobimy coś takiego, że wejdziemy sobie zwiększać rozdział. Tak mi właśnie polecił ten jeszcze Borsuk, jak jeszcze tam wrócę do tego, dopiero teraz też, to rozdział, żeby sobie zwiększać kręgi właśnie. Co jeden, właśnie krąg drugi, krąg trzeci i tak dalej, i tak dalej. I ja tak będę robił, tak myślę sobie, że się zgodzę w nim, bo to jest nawet, powiem, przydatna rzecz. Przydatna rzecz, dobra, jest nawet. Czekajcie, sobie założymy jeszcze zbroję. Nie laguj tylko. Średni pancerz bandyty, dobra, mamy bandyty. No dobra, okej, fajnie. I tak zrobię. I jeszcze właśnie nie wiem, jak jeszcze zdobyć sobie właśnie te kręgi. Muszę sobie zobaczyć na necie, bo nie patrzyłem jeszcze. Po tym odcinku sobie zobaczę może. Ale jeszcze zobaczymy przecież. Albo zobaczę sobie w środku odcinka może. Ale to jeszcze zobaczymy sobie z ciekawości, wiecie? Bo nie wiem. A dobra, jeszcze się dowiem przecież. Przecież się jeszcze dowiemy, spokojnie, moi drodzy. Wreszcie bandyci. Ja nie, powiem, że bandyci to są gorsi. Najgorsi są, jak nie wiem co. W ogóle nie lubię tych. W ogóle nie lubię tych. W ogóle nie lubię tych bandytów. W ogóle. Coś w ogóle tu mamy, jakieś potworki czy coś? Mamy węże błotne. Może być. Te potworki są nawet mocne. Czekajcie, sobie zapiszemy grę tutaj. Gdzieś tutaj. Już troszkę przeszliśmy, przecież. Cholera, znowu ktoś nowy. Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Jak mogę się dostać? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał... On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. No, spoko, fajnie. No dobra, okej, fajnie. Jeszcze coś możesz powiedzieć mi? Coś więcej o kopalni. Ja nie mogę. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. On decyduje, jak będziesz siedział na tyłku, porozmawiaj z nim. No dobra. Skrypel kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Mam sprawdzać, czy wśród... Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co? Co? Nie, w tej... Nie, w tej chwili nic nowego. Bandyta, bandytol, wow. Czekajcie, tylko przez który most? Ha! To jest właśnie problemo. What? Tam mamy Miguela. No i idź, Bezi, co ty robisz? Tam mamy Miguela. Chyba ten przez most cały czas, tak? Mamy go, fajnie. O, fajnie. Wreszcie bandyci, wow, fajnie. Nie mam! O tak! Nie! Zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebować. Wpuśćmy ręce, jest w takim razie jeszcze nie. No i co? Ale... Dziwne. Czekajcie, tam jest Ramon?
Tak, mamy go. Dobra decyzja. Dobrze, spokojnie. Kim jesteś? Nie mogę sobie było. Franko mi przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Ten idiota z Dek. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwoli. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowe. Torus? Ten Torus? Tak, ten Torus. Człowiek, który prosi. Człowiek, który decyduje. Co nie, nie chcesz mi chyba powiedzieć? Nie wiem, gdzie przypomniałam. No nie, jednak ci wcale nie pomoże. Prawda, tu jest Torus. Ten Torus? No tak! Nie zrobił tego. Dobra, idę. Dobrze, spokojnie, ziomuś, kurde. Dobra. Gdzie znajdę tego Logana? Wystaniesz przed wejściem do obozu i ci w lewo, wzdłuż urwiska. To kawałek drogi w lewo. Nie musisz mi tego mówić. Dobra, okej, okay, dobra. To tak, musimy się wrócić tutaj. Podajże. Tylko teraz tak. Chyba tędy mi się tak wydaje, trzeba znowu. Kurde, 11 godzina jest rano. Kurde, tu patrzę, jak ciemno w Spiru na tych bagnach jest, widzicie? Kurcze, ciemnica jest po prostu. O, gobliny! Ja nie lubię goblinów, kurde. Nie lubię tych goblinów, Spiruny. Jakie to wkurzające jest to, to coś. No, wkurzające są te gobliny, Spiruny. Serio, wkurzające są. Tu powinien być ten Logan, ta? Chyba tutaj. Bandyta. Edgar. Tu nie ma nikogo? Nie jesteś wcale taki. No, co ja ci robię, kurde? Tu powinien być jeszcze ten Logan. Czy jak mu tam? Ej, gdzie on jest? Bagienny truteń, czarny, nie, idę stąd, to nie jest to w ogóle, to nie jest to miejsce, chyba. No. Ci atakują, ha, dobre. To nie to, czekajcie, wrócić się na tę wysepkę. Wody wlej jej. Tutaj? Albo tam może, o. Tutaj chyba tak mi się wydaje, bo tu jest ten bandyta, tak? Miguel to nie jest on. Chyba tutaj tak mi się wydaje. Lecz, nie wiem. Wisiał to wisiał, nie, by się wisiał ten plan. Mamy go, jest, mamy go, fajnie. Kurde, no, tu mamy kwestie, coś tu jeszcze mamy, co nie? A jak? Boże. Tu coś jeszcze mamy, czy nie? O, tu jeszcze coś mamy. Dobra, mamy wszystko chyba, co znaleźliśmy, jakieś roślinki, tak dalej, tak dalej. Tu chyba już nic nie ma. Dobra, porozmawiajmy z nim. Patrzcie państwo, nowa twarz. Zamierzasz tak stać? Franko mi przysłał. Mówi, błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbli... No dobra. Co za... Franko pozwoli ci tu gnić. Chcesz wejść do obozu? No to musisz pomagać. Same słowa nie przybliżą cię do celu.
Poza tym mogę ci pokazać, jak patroszyć te... Nie sądzę jednak, żeby Franco wpuścił cię do środka tylko dlatego, że zabijesz parę węży. Jest tu sporo ludzi, którzy już trochę czekają. I lepiej będzie, jeśli następną osobą, która wejdzie do obozu, będę ja. Czym jest obóz? Pytanie powinno brzmieć, czym nie jest obóz. Bez węży, bez mokrych dziur, no wiesz, bez bagna. Zamiast tego mają gorzałe i złoto. Z tego co wiem, jest tam nawet jakaś kobieta. Teraz rozumiesz? Dobra, o! Chodźmy zabić parę głównych węży. Wygląda... Co to było? Rozumiałeś, jak się... Rozumiem. Idą! Pani miała ze świtania. Niech ona tu nie pierdolę, bo... Ja cię pierdzielę! Jak ja mam dać... Jezu! Boże, co to jest? Kurde, mocne to jest! Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. W porządku, masz coś jeszcze do powiedzenia? Nic! Wiesz kogo... A to do lewy. Dobra, i kolejny gdzie jest? A więc był jeszcze kolejny, czy nie? Skóra. No to ja dwa. Chodź tu. Aaaa! Boję się. Pięknie. Koniec z tobą, bestio. O, mam klucz jakiś chyba. Jakiś znalazłem klucz, ale... Klucz low? Nie, patrz mi stąd. Wow, fajnie. Klucz do kapitana jakiegoś też? A, do kapitana Greka, prawda. Wspomniałem, że przecież ja u niego, przecież robiliśmy misję u niego. Czy, no u niego też, ale też przecież... ten mi dał klucz, jakoś nazywał, czekaj. Czekajcie moi drodzy, Francis. Przecież zapomniałem już o nich. Aha, dobra, okej. Dalej, co my tu zrobimy dalej? Nie wiem. Co? A, tu jeszcze coś mamy. Sobie zobaczymy, co tam ciekawego jest. O, tu jakiegoś gościa mamy jeszcze. Co? Czy su... Nie wiem. Tom i Jerry, wow. Dlaczego tu się... Mam trochę kłopotów. Powrót do obozu. Co się stało? Miałem całkiem niezły kontakt. Zawsze spotykaliśmy się nieopodal. Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu. Tom załatw, a ten bydlak Esteban. W jaki sposób? Esteban wysłał jednego ze swoich ludzi, Juana. Koleś obserwował nas. A później, jak omawiałem interes z piratami, wyszedł z ciemności i ich pobił. Chłopie, ale ten gość był szybki. Na szczęście zdołałem uciec. I od tamtej pory się tu ukrywasz? Najpierw wróciłem do obozu i powiedziałem Fiskowi, Funo i innym chłopakom, żeby nie spodziewali się dostawy. I że mogą za to podziękować Estebanowi. Jeśli Esteban dowie się, kto doniósł chłopakom, dlatego nie wraca. Aha, coś jeszcze? Aha, dobra, ty nic nie masz do powiedzenia tak za bardzo. No dobra, okej. Okay. Idziemy teraz do... No, powiedzmy, co zrobiliśmy przecież. Czekajcie, za ile to kolejny poziom będzie? Jeszcze trochę ma, wow. Troszkę jeszcze nam zostało, niestety. A poczekajcie, da się jeszcze z nim porozmawiać? Z tym, z Loganem? Ej, ty. Czy nie? Pokaż mi, jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, jeśli będziesz patrolował. Nie. Przyjdę później. Nie dawaj jej! Kurde. Jej, czy jemu?
Kurczę, nie ma żadnych misji takich fajnych, tylko jakieś atakowanie w pirony. Kurczę, trochę lipnie, powiem wam, tutaj w tym złobozie bandytów jest. Serio. Żadnych walk takich fajniejszych lub coś takiego, coś im deseń. Jakieś kurde atakowanie błotnych wężów, ale błotne węże to też są nawet no twarde stworzenia. Pomogło Morganowi. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Czyli mówię, słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której mu się przydasz. Kilka dni temu wysłałem na Bagna Edgora. Miał dla mnie zdobyć starą kamienną tabliczkę, ale od tamtej pory nikt go nie widział. Poszukaj go. No dobra. A jak to wygląda? Co? Dostanę zapłatę za moją... Chcesz trochę złota? Ale co ty sobie wyobrażasz? A teraz ruszaj i zrób coś... No ty kurde! Ty co jesteś cham! Po prostu. Więc chcesz znać no, ty odwieźć? Nie wiem, ty co się... Dobra! Wszędzie tam są ludzie. Myślę, że jest dość. O idź się, kurde jesteś... Takim samym pojebem jak oni w pieruny, jak ty ciszysty ten kurde, taki sam jak kruk w pieruny, serio. Ten kruk wiecie który. Czekajcie, ten... Tutaj? Nie, tu nie. Tam dalej. Prawdaż. No dobra. Czekaj, Sancho? A i ten, a tu byliśmy przecież wcześniej już, prawdaż. Ja zapomniałem przecież o nich. Przecież. O, ziele leczniczy. Bagienne ziele. O, tu mam jeszcze jakieś roślinki dwie chyba. No. Bagienne ziele, roślina lecznicza i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze. O, jeszcze coś tu mamy, fajnie. I chyba tutaj go mamy, co nie? Mamy go, dobra. Jak leci? Chcę wiedzieć, jak leci. Już pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. No a potem kruk odciął kopalnię, bo jak Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas, jak tylko... Aha! Franco pytał mnie o tę kamienną tabliczkę. Udało ci się ją znaleźć? Chłopie, nawet jej nie szukałem. Wiem tylko, że... A mój wewnętrzny głos wciąż mi powtarza. Edgar, trzymaj się z daleka od starych budynków stojących gdzieś po środku Magna. Nie będę nadstawiał karku dla tego aroganckiego durnia Franka. Widzisz tę wielką skałę? Idź tam, pójdziesz ścieżką w lewo. Albo w prawo. Ruina stoi na niewielkim wzgórzu. Ukryt może będziesz miał szczęko. No dobra, o! Tędy? Nie wiem, czy ja się będę gubił. O, czekajcie, wielkie drzewo to jest to, co nie? Tak, to jest tutaj, dobra, mamy. Kwapica. Kurde. Co wkurzające kurde potwory. O, piedestał mamy, fajnie. No, elegancko mamy do... Czekajcie, do... dobra, mniejsza z tym. Dobra, czekajcie, nie chcę się pomylić teraz, to jeszcze mamy jedną krwicę, zabijemy sobie ją. O, jeszcze dwie nawet, wow. Dobra, pięknie, mamy
Zabito, mamy kolejno, fajnie. Teraz tam są te bagienne szczury jeszcze, tak? Kurde. Troszkę ich nienawidzę, wiecie, tych szczurów bagiennych. Czekajcie, tutaj w ogóle? O nie, tylko nie gobliny! Proszę! Serio! Ja nie mogę! Jeju! Jakie nienawidzę! O Jezu! Co to za potwory? O ja nie mogę! O jeju! Jeju, nie! Tylko nie to! No serio! Ale lipa! Kurde! Chyba się pomyliłem, tak mi się wydaje. Czekajcie. Nie chcę się pogubić, bo tu mamy tak. My jesteśmy tutaj. Poczekajcie chwilę. Dziwne trochę to jest. Aha, dobra, okej. Trzymaj się. Dobra, jakoś zaraz damy radę. Zaraz. Zrobimy się najpierw może. Będzie najlepiej. Czekajcie, a my coś takiego jak... to sobie zużyjemy leśnej gody. Po co mnie to za bardzo? Niepotrzebne mnie to też. No i też powoli nam się już kończy, kurczę, te zapasy, wiecie? To ziele lecznicze i tak dalej. Dobra, trzymaj się... Ruin! No to dobrze, no. No to idę, no i co? Jaszczur, Boże, jak ja nie lubię jaszczurów, jeju! O Boże, ile tego tu jest! Oh my god! Boję się! Ocep się! Czekajcie, tutaj? No ja jasne, nie wiem. Nie, to nie tutaj. Kurde, oczepcie się ode mnie już! Dobrze? Ja tu kurde obserwuję do... ten. Tu chyba nie jest tutaj. Tak mi się wydaje. O, tu mam jakieś ruiny też. Kurde, a on... Ja nie mogę, co to jest? Kurde, weźcie się ode mnie od walta. Dobrze. To nie ten, to chyba nie tu. Oh my god. Spierdzielajta. Kurde. To chyba tam było, mi się tak wydaje. Tak jak... Kurde, nie wiem, gdzie to jest w ogóle. Tutaj? Lera wie. Nie wiem właśnie. To jest takie dziwne, kurde, że hej. Chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Ale ja tu byłem chyba już, czy nie? Nie, ja tu nie byłem. Byłem! What the fuck? No co, come on? What the fuck? Nie, no nie wierzę. Ja się tu pogubiłem chyba już. Nie no. Serio. Drugi razem idę już chyba. Nie, dobrze, mam. Mam. Na górę trzeba było pójść. Mamy. Ale tych jaszczurów tu. Ja pierdzielę. Jezu. Ale tego tu jest. Się zbugował, co nie? Dobra, mamy, fajnie. Nie, tylko nie to. Nie. O Jezu! Ja cię pierdzielę! Kurde, spierdzielaj to ode mnie wszyscy stąd! Kurde, ja się boję tych strażników kamiennych! Ja cię... nie no! Zbijaj, zbijaj na górę, zbijaj!
Ale beka. Oni tu wejdą? Ci strażnicy? Po schodach mogą, ale... Kurde. Nie no, beka, kurde, ja nie mogę z nimi. Kurde, się boję trochę, powiem wam szczerze, wiecie? Tych jaszczurów, tych... A! A! O co się... Jezu! Ja nie mogę! Nie no, beka! To była misja utrzymaj się na siłach i nie zabij się. Czekajcie, chwila, bo tu... What the fuck? Czekajcie, co to w ogóle... Gdzie ja jestem? Kurde! Czekajcie, wiecie co? Sobie tam wejdę z ciekawości, zobaczycie co tam jest w ogóle. Nie, tylko nie szczury, kur... Nie, tylko nie szczury! Aaa! Ja się boję! Jest! Jest moc! Moc, energia. A, muszę tam inne. Dobra, jest, zakuzialiśmy radę. Kurde, jest moc! Jest moc! Moc! W nosie. Czekajcie, zużyjemy sobie tak, leśne nagody znowu. Kurde, jest, no bo ja nie wiedziałem, gdzie ja zapisałem sobie grę. Wiecie? Ciekawo, w ogóle nawet nie widziałem. Na drugi raz muszę wszystkie te potwory wybić z tego miejsca. Czekajcie, mamy tu coś jeszcze. Ty pakiety trutlenie wpierdziel lajta. No gdzie my jesteśmy? What the fuck? Co to w ogóle za miejsce? To jest to samo co wcześniej, czy to nie jest to samo? Nie chyba. What the fuck? Czekajcie. To nie jest przypadkiem droga do... Poczekajcie, bo musimy iść nie w to samo co szedłem, serio. Kurde, nie ogarniam tego w ogóle tej drogi, wiecie? Kurde, te trutlenie, pierdzielaj to. To się same kropica w pirunu. A to jest spierdzielajta! To jest takie wskurzające potwór. Ja cię pierdzielę z takim... To za pierdzielajta w pirunu. Łap mu działem! Nieźle. Kurde, to jest takie wskurzające ten potwór, że hej, serio. Serio, ja nie żartuję. O, to jakieś jeszcze strzały. Och, jak pięknie. Chociaż trochę ze strzał będzie mieli. Ile tu chyba z 5 będzie. Wow, fajnie. O, jeszcze skórzany mieszek. Wow, pięknie. No, mi się to podoba takie coś. Polny pełzacz tu jest. Nie, ja tam nie idę. Ja tam się cykam. Nie, na razie nie będziemy szli. Na razie nie. Damy sobie spokój tam. Tu coś jeszcze mamy, czy nie? Chyba nic nie ma, co nie tutaj. Dobra, tu już nic nie ma, chyba wszystko wybite jest, tak mi się wydaje. Co do joty. A sobie zobaczę jeszcze w tamtą stronę, czy wszystko już. Chyba wszystko tu już wybite tam już. Tam jest spokój. Tam coś jest jeszcze chyba. Aha, węże błotne, to ja dam sobie... Nie, na razie sobie dam sobie spokój z nimi. Na razie idziemy do tego Franka jeszcze raz. Kurde, nie widziałem, że... Tutaj znowu, kurde, mnie zabiło te potwory wszystkie. Te, wiecie, jaszczury i tak dalej, i tak dalej. Teraz musimy... Kurde, najlepiej byłoby, wiecie, co zrobić? Tak myślę. Nie wiem, sam już nie wiem, co mam tu zrobić. Gadałem już z tym Tomem w ogóle, czy nie gadałem z nim? Bo nie wiem. Teraz zobaczymy jeszcze raz sobie. Chyba nie, ale... A, jeszcze nie gadałem z nim, dobra. No dobra. To nic tak ciekawego nie dowiedziałem się od niego.
Tu coś mamy? O, strzały, ale pięknie. No i kasę trochę będziemy mieli. No dobra, fajnie. Która w ogóle jest godzina tutaj w grze? 13.45. Dobra, możemy jeszcze pójść do tego Franka. I teraz tak, muszę być teraz niebezpieczny, tylko muszę być ostrzegawczy, wiecie, przed tymi potworami wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie powybijamy ich. Z ciekawości. No dobra. No tu coś mamy jeszcze, leśną jagodę. Są jeszcze jakieś te roślinki, czy coś takiego. Chyba nie ma już. Dobra, idziemy dalej sobie. Idziemy pogadać szybko z nimi i co? I pójdziemy jeszcze raz do tego samego miejsca i nie wiem, co zrobimy jeszcze. Tam pewnie powybijamy te potwory, albo ja powybijam poza nagraniem, może, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Gdzie mam iść? Aha. O, czekajcie, zaraz. Mam pogadać z tym Ramonem? Czy już tam chcę czytać sobie spokój z nim? Ja chyba nie gadałem z nim jeszcze. Jak wszystko dobrze, przynajmniej. Aha, dobra, to już gadałem. Kto to w ogóle jest oto? A, bandyta. A ja myślałem, że pogadam z nim. A to jednak lipa. Nie pogadam sobie z nim, ale dobra. Czekajcie, żeby sobie tak pójść. No skróty, ale to nie wiem, czy dam radę, wiecie, tędy pójść. Tu mamy kufry. Mamy RD spolny, wow, fajnie. I mamy menzurkę. A ja wszystko pozbieram, a co? O, ważna wiadomość, weźmy sobie też to. Wow, bełtów ile mamy, wow, no nieźle. I strzał jeszcze mamy ile? No, nieźle. To sobie jeszcze weźmie. Nic chyba się nie stanie, jak sobie to wezmę, co nie? A jak się stanie, to nie wiem. Będziemy atakować wszystkich. Ale ja bym tego nie chciał, wiecie? Żebym atakował wszystkich. Nie. Dobra, żebym się teraz nie pogubił. Idziemy na skróty. Tu chyba on... Oni tutaj siedzą, czy nie? Dobra, mamy ich. Mamy na skróty. Dobra. Jak lekce lubię pewnej sztuki. No a pod Dobra, to tu już wcześniej było, wiecie? Gry nie zapisane jak zwykle. A, jeszcze na ten temat pogadam, co? Wiem, co nieco o krwi pić. Wiem, jak ode mnie, licząc tego, że jeśli chcę, oczywiście. Nie. Tego to ja nie chcę nawet. Gdzie jest ten bandyta? Czekajcie, sobie tutaj wejdę zobaczyć, co tu ciekawego jest. Nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Ale nie ma. Nie ma żadnego kufla nawet, serio? Jeju. Nie, tylko nie kropijce, proszę. Nie, tylko nie one. Czekajcie, tędy kazali mi przejść, tak? No dobra, tam dalej nie będę wchodził już nawet, bo tam jest przecież już co te. Te krw... jak to się nazywa? Gobliny, a ja goblinów za bardzo nie chcę atakować teraz. Nie żadne co wnerwiające te potwory. Bardzo. Oj, czego ja zużywam to? Kurde, zamiast to zużywać, to ja zużywałem niebieskiego beza. No dobra. Czekajcie, co to w ogóle za wiadomość jest? Teraz sobie przeczytam ją. O właśnie. Hej ludzie, rzeczy z tych skrzyni, co tylko na nagłe wypadki. A ja wziąłem to, ale o kurde. No nie. No nie. Dobra. A nie atakuj mnie. Dede, kurde. Co? Za pierwszym razem? Serio? Nie. Beka, dobre. Dobre, podoba mi się ta walka taka. Za pierwszym razem zabić? Kurcze. Nieźle. Tu mamy już kolejny ten, właśnie... jak to?
Boże, teleport! Kurde, zapomniałem jak to się nazywa. No chodźcie tu. Wyspaliście, serio? No nie, jeszcze szczur przyszedł, serio. Kurde. Ja wiedziałem, że tu szczur przyjdzie, wiedziałem. Na 100%. Nie, tylko nie szczur, proszę, nie. Bo ja sobie pójdę zaraz sobie, wiecie? Spierdzielaj szczurze, pierdzielony frajerze, ty. Kurde. A to jest zdrawiające. Kurde! Fuck, serio? Ja nie mogę. Ja sąd spierdzielam, kurde. No chodź tu, kropico. Masz mało żyć już. Czego ona tak daleko jest? Nie, nie, nie szczur, nie! Ja cię... Chodź tu, szczurze! Co to za głupi szczur? Jezu! Co głupi szczur? Dobra, zużyjmy sobie, znaczy... Zwiększyjmy sobie życia, kurde. O Jezu, to premia mamy! Jezu, i znowu Jezu! Ja muszę czytać na drugi raz informacje tutaj na dole. Jezu, znowu moja wina. Dobra, co ja będę, kurde, tu się pierniczył, wezmę z kuli ognia i będę... Musiałem w niego, nie! Jezu, serio! O nie! Jest, udało się, jest! Dobra, wszyscy chyba są, nie? A tu mamy jeszcze coś i tu przy szczurze mamy jeszcze dwie te. Jak to się nazywało? Mięso! Właśnie, mięso! Ale udało się, udało się, udało się. Elegancko, elegancko. Czekajcie, tu sobie tak zrobimy. Rdest polny to mało ma tych... Mało dodaje żyć. Mięcho 6, też za mało, powiem szczerze. O, premia punktów trafień 20, aż pięknie. To ma 5 i 5, dobra, to sobie zużywamy tego dużo, mamy tych ciemnych grzybów aż za dużo nawet. Nie, przydałoby się z ich tak około z 200 tych takich, 200 sztuk. To by nabyło na dłuższy czas, na dłuższy, serio. Na kilka rozdziałów, albo na kilka odcinków, albo więcej może. Ale nie wiadomo. Dobra, trochę tych polnych jagód zużyjemy. Dobra, pięknie. Chyba wszystko już, co nie? A jeszcze to, premia many. Dobra, okej. Czekajcie, jeszcze zabijemy tego trutenia, wiecie? Dobra, pięknie, dostał. Chyba nic mi nie odjął, co nie? To pięknie, dobra. Idziemy dalej teraz. Gdzie to pójdzie, ja nie wiem. Żeby tu nikt mnie nie zabił teraz, wiecie? Tam mamy wagiennego szczura. Aha, dobra. Pięknie. Kurde, atakuj. Nie atakuj mnie, głupi szczurze. Nie lubię tych szczurów w ogóle. Pięknie. Do. Przydałoby się bardzo dużo, wiecie co zrobić? Mieć tych surowego mięsa, wiecie, bardzo dużo. W Gothiku trójce właśnie powiem wam szczerze, że jest tego bardzo dużo, wiecie, aż za dużo. W ogóle fajnie zrobili tym w trójce właśnie też. Że można na przykład sobie nazbierać tego mięsa, nie wiem, z tej dajmy ze 100 sztuk, a później z tego sobie zrobić pieczenie, wiecie? Bo mięso. Właśnie mało dodaje tych premii punktów,
trafień. A pieczyń daje chyba aż 20 albo 25 punktów premii właśnie. Coś takiego się mówi teraz. Tu właśnie w dwójce jest coś takiego pokazanego. I to jest właśnie, powiem wam, bardzo dobre. To jest bardzo dobry właśnie poziom zrobili tutaj w trójce. Według mnie, ale nie do końca. Tam mamy boginię tu jeszcze mamy te trutienie. Czekajcie, bo tu gdzieś był... Tu gobliny gdzieś są, tak? Słychać? No słychać tu goblinków. No chodźcie tu gobliny. Pięknie. Jeszcze coś mi będzie tu atakowało, czy nie będzie? Czy dacie sobie spokój z atakowaniem? Jeszcze ktoś? Kropice. Tu mamy coś jeszcze, czy nie mamy? Tu chyba coś jest. No, mówiłem. Wow, serio dwa gobliny? Wow, za pierwszym razem, serio? Pięknie, widzicie, kurczę, tak się atakuje tych. Co to było? Co to jest, sługa burzy? What the fuck? Co to jest za broń w ogóle? Wow, the fuck! 115 obrażeń, a to jest dwuręczna. Nie, kara do walki, no, dwuręczna. Rapier, kurde, 1150 wartości. What the fuck? A rapier 2000. No ja nie. Wow, a zręczność trzeba mieć. Wow, Jezu. Lipa trochę, powiem wam, z tymi broniami jest. Praktycznie. To jest dwuręczna znowu, jednoręczna. Ale ja dwuręcznik za bardzo nie lubię. O, tu mamy strzałę jakoś jeszcze. Ej, nie strzelaj, kurde, ziomuś. Znaczy, wejdzie, nie strzelaj tu. Nie strzelaj tu do mnie. A mamy jeszcze ratrutania jeszcze, tu mamy kropice jeszcze. A tu mamy jeszcze goblina. No nie! Kurde, wypierdzielaj ta! Odpierdziela się ode mnie. Pięknie. Tu mamy jeszcze jedną kropicę mamy do zabicia. Dwie nawet! Wow! No chodź tu. Pięknie. Pięknie. Dobrze mi idzie teraz. Coraz lepiej mi idzie, powiem wam, w walce, wiecie? W ogóle walce. W każdej walce dobrze mi idzie nawet teraz jakoś tak... Nie wiem, może mam dobry dzień? Wiecie, czasami też... źle mi idzie w walce. Ale to rzadko, powiem wam, zdarza się tutaj w Gothiku dwójce. O, ale mamy broń już trochę, powiem wam, jak to? O, tu sobie zwiększymy manę. Tu sobie tak zrobimy. Ciemne grzyby są tylko tyle? Serio? Wow! Łacie panie! Wow! Ale sobie... Wow. Aż bym nie wiedział, że tyle mamy grzybów tylko. A tu mam jeszcze jedno. O! Kurde! Zaczepiłem internet niepotrzebnie. Kurde, kablem. Ale dobra. Dobra, nic się nie stało. Zużyjemy sobie to. Za bardzo tych miksturek nie chcę. Nie chcę zużywać, powiem wam szczerze. Bo miksturki mogą się przydać na inne. Na inną okazję też. Na przykład, nie wiem, atakowanie. Dajmy tak mniej więcej, nie wiem, tych kamiennych strażników na przykład i tak dalej, i tak dalej. Dobra, okej. Okay. Gdzie tu jeszcze jakieś jest potworki, czy coś takiego? Tam jest, to jest bagienny sztur. Bagienny truteń. On gdzieś tutaj blisko jest, dobra, mamy ich.
Nie wiem, czy mnie goni to i to. To i to, czy to nie jest to? To i to. Ja się trochę boję, panie wam, szczerze. Nie to, nie w to. Pięknie, dobra. Trochę dostał ten. No chodź tu. Co taki spokojny ten szur jest teraz nam, dla mnie? O, jak atakuje ich, kurde. Pięknie. O, dwie mamy te. Dwa surowe. Mięsa mamy jeszcze, fajnie. Kurde, że to będzie że nie będzie chory po tym mięsie. Surowe mięso jak można jeść? No ja tego nie ogarniam. A to tylko gra jest. Pamiętajcie, to tylko gra, spokojnie. Tu się nic nie stanie. Jak on tu wpierdziela, kurde. Kurde, nie, chyba sobie teraz zaraz zwiększę to esencję leczniczą, tak mi się wydaje, no. Kurde, powoli nam się ten kończy, ja nie mogę. Jedzonko, ojeju, co to będzie? Lipa. Dobra, okej, co my tu jeszcze mamy do zabicia kogoś? Jaszczur. Tam są jeszcze te bagienne trutenie. Tu jeszcze jest ten bagienny szczur, jeszcze jeden jest. What? Jeszcze trzy te są, tak? Wow! Otapił się ode mnie? No nie, tylko nie to, kurw! No kurde! Fuck! Tego nie mam już, to nie? No chodź tu! Kurde, ten głupi szczur jeszcze przyszedł, ja pierdzielę, nie wierzę. Spierdzielaj, kurde, głupi szczurze. Mówię, głupie szczury, ja nie mogę z nimi. Tak, chap, ciap, ciap. Zaraz debniesz. Głupie szczury, nie lubię ich. O kurde. Pięknie, widzicie, ile mi życia zostało w ogóle tak przede wszystkim? 14. O kurde. No powiem, że nieźle. Tak sobie zwiększymy i tak i... I czym to dodać? Nie wiem, kurde, to rybo, nie wiem, czy starczy mi żyć w ogóle do końca. Żeby sobie zwiększyć tę premię punktów. Bo tych ryby mam mało, powiem wam szczerze też. No, starczyło, ledwo, ale starczyło, dobre i to. No. Tam mamy jeszcze krwopijce. Kurde, jak ja nie lubię tych krwopijców tutaj w ogóle w tej grze. Tu coś jeszcze mamy do zabicia, czy już wszystko zostało? Tam jeszcze bagienny truteń został, tak? Tam jeszcze jeden jest truteń. O, się truteniu, zabijemy cię teraz. Czekajcie, bo tu... Nie! No nie, dwa... Nie, tylko nie to, proszę, nie! Nie! Tylko nie to! Nie no, nie wierzę. No idź! Kurde, idź! Ja pierdzielę! Za głupie! Jezu! Ty nie lubię jak... Kurde, dobrzy są! To trutenie pierdzielone frajery jedne. Tam jeszcze do... O, nic nie dostał praktycznie. No, zawaliście. Tam jeszcze ten truten jest tam. Nie, na razie go nie będę atakował sobie. Miksturko. Dobra, pięknie. Czekajcie. Gdzie on jest ten truteń? Kurde. Gdzie ten truteń, ten drugi jest, po pierwsze?
Jul! Nie! Oczep się! No, co za gówno! Ja pierdzielę z takim czymś! Kurde! Na to! Jakie to jest nerwujące to gówno! Ja pierdzielę! Ja cię pier... Ale to trutanie są wkurzające, jak nie wiem co, wiecie? Serio! Ja teraz nie żartuję. Jest takie wkurzające potwór. W ogóle stworzenie też takie. Daj, kurde, frajerze ty! No wreszcie, dedłeś, kurde! Jest takie wnerwiające potwór. W ogóle wnerwiające jest to, powiem wam szczerze. Dobra, tam nie idziemy, bo tam nie ma nic ciekawego, po pierwsze. Tam jest chyba jeszcze jeden, co nie? Tam jest jaszczur. Został tylko. I co jeszcze? Czekajcie sobie. O, kolejny truteń, fajnie. Sobie zapiszemy grę z ciekawości. No nie. Będzie on ze mną szedł? Chyba będzie, co nie? Czy nie? Nie będzie. Czy będzie? Się trochę go cykam, wiecie? Serio. Dobra, mamy tu jakiś kawałek, trochę sobie dodałem żyć. Znaczy do tego, truteń. To jeszcze jeden truteń jest? Wow, jak mu odjąłem. A! Nie, tylko nie jaszczury! Nie, niepotrzebnie dodałem, ajś! Kurde! Najpierw trutenia! Kurde! Znerwiające potwory, ja nie mogę. Kurde, niepotrzebnie tego jaszczura zaatakowałem. Fuck! Dobra, zaraz odejdziemy sobie trochę. Zapisałem grę, co nie wcześniej. Tylko kurde niepotrzebnie chyba. Tak mi się wydaje. Łaś, kurde, dobrze co. Dobre są te trute, te jaszczury. Serio. Dobra, i trzeba chyba będzie wszystko szybko spierdzielać, co nie? Tak. Nie wiem, goni mnie to ten jaszczur, czy coś? Tam leci. Kurde! Ile tych truteni tam jest, Boże! Ja pierdzielę takie zwierzęta, potwory w ogóle w tej grze. One są wnerwiające te potwory, powiem wam. Serio. Zaraz jakoś ich zaatakujemy, spokojnie moi drodzy, spokojnie. Zaraz ich wyeksplorujemy, czy jakoś jak się mówi. Eksploracja właśnie, wiecie, że wszystko się zbiera i tak dalej, się atakuje, zbiera się i tak dalej. Między innymi. Coś takiego. No szybko, 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 szybko. Ja nie mam... Mam jeszcze dwie miksturki. Właśnie, co ja będę... Kurde! Przecież mam... Dobra, pięknie. Tego to chyba nie wiem, co będzie za mną latał, nie wiem. O, tam jest truteń jeszcze jeden. Dostał! Kurde, nie dostał, serio! Kurde! Fuck! Kurde, weź mnie nie pluj jakimiś gównami w pieruny! Ty jesteś takiego jak kurde te, jak to się nazywa? Utopce. Podobne, coś takiego jak w Wiedźminie było. Nie wiem czy pamiętacie, pewnie pamiętacie na pewno. U mnie Wiedźmina. Powiem wam, że z Wiedźminem poradziłem bardzo szybko, a z Gotikiem to tam kurde się opierdzielam, serio. Tak to wygląda, powiem wam. Tak to wygląda. No ale Gotik jest, powiem, trochę trudniejszy niż Wiedźmin, bo Wiedźmin jest troszkę nowszy niż Gotik. Ale też jest trudniejszy, powiem wam szczerze. Serio. Dostał. Pięknie, dobra. Tam jest jeszcze jaszczur jest, tak? To na razie sobie go zostawimy, sobie zwiększymy życia. Mamy jeszcze 11 miksturek, tak? Dużych i małych. Dobra. Dobra, pięknie. Połowa żyć mu dostała jeszcze. Nie, tylko nie dwa, no proszę. No szkurde.
Serio! Ja nie mogę, serio, dwa jaszczury będą za mną szli. Szły będą. No chodź tu. A teraz patrz, chomika. Dobra, tamten żyje, czy mi się wydaje? Ja sobie odejdę stąd, będzie najlepiej. Sobie odejdę stąd na razie, na jakiś, na kilka metrów. Najlepiej będzie. Nie, tylko nie to, kurde. Średnią miksturę, kurde, wypiłem, serio. Dobra. Pięknie, 12 poziom, dead. Niczego nie znajdę. Jakie fajne echo. Nic tu nie ma, nie ma czego plądrować. No właśnie, nie ma czego plądrować, Bezi, co ty to robisz? No. Wszyscy są już wyeliminowani stąd, tak mniej więcej. Chyba wszyscy są już, no nie? Ja tu nikogo nic nie widzę tak za bardzo. Tam nawet nie będę szedł, tamtą stronę. Tu chyba wszyscy są już wyeliminowani. Tam jeszcze bagienny szczur. Dobra. A, on nie będzie mnie zaczepiał, mam nadzieję. Tam jeszcze jest dwa jaszczury, tak? Pięknie. Tam jeszcze jeden jest jaszczur, tak? No dobra, damy radę z nimi, spokojnie. Mam nadzieję, że chyba wszyscy tu będą już. Dobra, nie będzie tak, kurde, przybliżali się, bo jeszcze mnie tamten zaatakuje i co będzie? Troszkę, kurde, oddalę się od tego miejsca na razie, na jakiś czas. Tak. Tak. I tak zrobimy. Tak. Premia punktów trafień, dobra, tylko już nic nie ma tak za bardzo, co nie? Dobra, ryba tylko została nam. No nieźle. Czekajcie, tu je sobie zwiększyłem. Nie zwiększyłem sobie, dobra. Bo inaczej go nie zabijemy. Czekajcie, żebym nic nie wcisnął za bardzo przypadkiem. O Jezu, jeszcze jeden jaszczur. Dobra, pięknie. Aj! Kurde, serio. Nie ma czego plądrować. No właśnie, nie ma czego plądrować. Mam nadzieję, że tamten mnie nie zobaczy. Mam nadzieję. No cóż. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Oj.